Witam, cześć moi drodzy. Skasowałem ostatnie materiały, bo nie były nakręcone fajnie, więc teraz w skrócie i długo. Jak znajdę jeszcze zdjęcia przed tym, jak ten pokój wyglądał wcześniej, to zedytuję je tutaj. W tamtym materiale, który skasowałem, było pokazane. Były pokazane wszystkie etapy, no ale mówię, że nie wymówiłem wyraźnie, plątałem się, bo byłem zmęczony pracą. 3 dni pracy nad tym pokojem do stanu, no jestem, powiem wam, dumny z siebie, zadowolony. No bo pięknie to wygląda, no ładnie to wygląda. Tutaj, gdzie były największe dziury, znaczy tu, gdzie najwięcej szlifowałem, to widać jakieś takie niewielkie, nie zacieki, tylko jakieś różnice. Pewnie jakbym to jeszcze wymalował 4 raz. Pamiętajcie, tu był, zbijałem kolor. Tutaj szary, a tam mocno czerwony. I robiłem to naprawdę na zmęczeniu. Naprawdę jestem zadowolony tym efektem. Robiłem tak. Dałem tam, gdzie były szlif robiony i dziury łatane, dawałem grunt, trochę gruntu. Potem dawałem podkład. No i potem trzy warstwy Dulux mat białym. Tak mówię, jak znajdę zdjęcia, jak ten pokój wyglądał, to wrzucę, tak? Jednak jestem zadowolony, tak? Do ostatniego efektu malowania zawsze trzeba poczekać do, no po prostu na dzień, na ostatni dzień, jeden dzień po tym. Po ostatniej warstwie. No. Było to chyba najcięższe malowanie, jakie w życiu robiłem, bo nie pamiętam, kiedy zbijałem kolory. Nawet tutaj, wiecie, te ucinki, co robiłem, wyszły spoko. Zadowolony jestem. No, spoko. Tak mówiłem. Koszt takiej roboty, 2 farby. Znaczy, no, tutaj poszło wiaderko Duluxa 10 litrów, to zostało mi tak z 10 cm farby z wiaderka. Dwie farby kupiłem na promocji za 54 euro. Wałki 17 euro, teleskop z Lidla 3 euro i macie między 500 a 700 euro. No 500 euro, powiedzmy sobie, w kieszeni. W sensie, tyle by was kosztowało wymalowanie pokoju. Pozdrawiam was serdecznie. No mogłem jednak bardziej zabezpieczyć podłogę, ale ta podłoga będzie do wymiany, ale to w przyszłości. Pa!